Jezu, człowieku, jest 5 rano, przyjdź o 9. Kolejne 2 ciche, aczkolwiek stanowcze uderzenia. Przecież mówię, żebyś przyszedł później! Krzyknąłem w stronę drugiego pomieszczenia, w którym znajdowały się drzwi wejściowe. Kurwa mać! Mruknąłem niezadowolony pod nosem. Podniosłem się z łóżka, jednocześnie sięgając za nocną szafkę i wyciągając stamtąd kij bejsbolowy. Ktoś do cholery prosi się o lanie! Niepewnym krokiem ruszyłem w stronę drzwi, mając w pogotowiu kawałek wystruganej gałęzi, która innym służyła do gry, dla mnie jest narzędziem przetrwania w bezwzględnych gąszczach miejskiej dżungli. Proszę przyjść rano! Powiedziałem w stronę zamkniętych drzwi, przysuwając jednocześnie oko do wizjera. Za drzwiami nie było nikogo. Raptownym ruchem otworzyłem je, wpuszczając do środka chłód i czerń nocy. Wyszedłem krok przez próg, w poszukiwaniu tajemniczej osoby, która przerwała mi sen. Nikogo nie mogłem dojrzeć. Żaden szelest, ani chociażby dźwięk nie próbował zagłuszyć idealnej ciszy panującej na zewnątrz. Szybki, głośniejszy tym razem dźwięk wydobył się zza moich pleców. Co jest do cholery? Przerażony jak nigdy w życiu wyjąkałem półszeptem. Odwróciłem się w stronę pomieszczenia, które dopiero co opuściłem. Mój strach przeszedł prawie w panikę. Myśli biły się ze sobą i próbowały racjonalnie wytłumaczyć zaistniałą sytuację. To na pewno sen, powiedziałem, wymierzając sobie siarczysty policzek. Poczułem uderzenie ręki w twarz. Było realne i z całą pewnością nie mogło być marą senną. Nie do końca się wybudziłem. To na pewno są omamy spowodowane szybkim zerwaniem się z łóżka. Czym prędzej pobiegłem do łazienki, ściągając po drodze bokserki, w których spałem. Wcisnąłem się do kabiny prysznicowej, odkręcając zimną wodę. Ciecz płynąca rurami, a w tym momencie kapica ze słuchawki prysznica na moje ciało była orzeźwiająca i przywracała jasność umysłu, które w tym momencie była mi potrzebna jak nigdy wcześniej. 10 minut później, orzeźwiony i myślący w racjonalny sposób, siedziałem w kuchni, jedząc grzanki i pijąc kawę. Na blacie, tuż obok, leżało pudełko wielkości średniego półmiska na owoce. Było szczelnie obklejone taśmą. To właśnie te pudełko sprawiło nie tak zresztą dawno w moim ciele dreszcze przerażenia. Teraz, rozmyślając o tej sytuacji i analizując ją ze spokojem, wsuwałem raz za razem do ust kawałki upieczonego chleba. Za dużo wrażeń jak na jeden wieczór, prawda? Powiedziałem w stronę pudła. Chyba przestraszyłem się własnych myśli. Stwierdziłem z odrobiną niepewności w głosie. Wiedziałem, że prowadzony przeze mnie monolog napawa cząsteczkami strachu każdą komórkę w moim ciele. Było to jednak dużo lepsze rozwiązanie niż rozmyślanie w ciszy nad niemożliwym. Kurwa mać! Zerwałem się z miejsca, trącając kubek z kawą, którego zawartość rozlała się po podłodze. Przecież to niemożliwe! Łzy stanęły mi w oczach. Przecież ty nie możesz żyć! Krzyk odbił się od ścian i wrócił do mnie ze zdwojoną siłą. Julio, ja ciebie zabiłem! Kiedy powiedziałaś mi, że musimy się rozstać, że już mnie nie kochasz, coś we mnie pękło. Chwyciłem pozytywkę leżącą na stoliku obok mnie i uderzyłem cię nią w głowę.
Osunęłaś się na podłogę bez życia, wypuszczając jedynie swój ostatni oddech. Leżałaś tak dobre 20 minut, zanim rozciąłem twoją pierś, żeby zabrać serce. Od zawsze należało do mnie i musiało należeć na wieki. To nie może się dziać. To nie jest racjonalne, nierealne, niemożliwe. Moje słowa były coraz bardziej chaotyczne i przesiągnięte paniką. Zbliżyłem się do pojemnika z nożem w dłoni i rozciąłem wierzchnią warstwę taśmy. Uchyliłem jedno skrzydło wieka i... Nie! 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 Serce. Ono się ruszało. Biło lekko, bezgłośnie, by po chwili uderzyć mocniej. Tak jakby łapało w płuca niezbędny do życia tlen, delektując się każdym jego gramem. Kolejne dwa uderzenia były mocne, ciągnące ze sobą wolę istnienia. Mój żołądek nie wytrzymał tego. Niewielka ilość pokarmu, które spożyłem na śniadanie, jednym silnym strumieniem wyleciało z ust wprost na podłogę. Nie! Przestań! Mój głos był desperacki, pełen błagania. Każde kolejne uderzenia natomiast odbijały się echem w mojej głowie. Coraz silniej, energiczniej. Upadłem na podłogę z zamkniętymi oczyma. Rękami natomiast zasłaniałem uszy, modląc się do Boga, żeby to wszystko już się skończyło, żeby ten dźwięk ucichł. Trzy godziny później. Szeryfie, niech pan tu przyjdzie. Co się stało, Skip? Spytał muskularny mężczyzna, wchodząc do kuchni. Jezu miłosierny! Funkcjonariusz nie musiał nic już mówić, bo jego przełożony właśnie zobaczył to, co znajdowało się w pomieszczeniu. Jak on to zrobił? Wyjąkał posterunkowy. Nie wiem i nie chcę wiedzieć, odpowiedział zszokowany szeryf. Notatka policyjna. 27 czerwca 2011 roku w motelu na obrzeżach Seattle został znaleziony mężczyzna lot około 32 z rozciętą klatką piersiową i własnym sercem w ręku. Wszystkie poszlaki znalezione na miejscu potwierdzają, iż było to samobójstwo. Na blacie stołu leżało pudełko z sercem bliżej nieokreślonej ofiary. Ono biło! Opinia patologa policyjnego miasta Seattle. Znalezione w pudle serce należało do kobiety nie starszej niż 30 lat. Po rozkładzie tkanki stwierdzam, że zgon nastąpił maksymalnie do 28 godzin wcześniej. Fakt, iż serce biło, nie ma żadnego racjonalnego ani naukowego wytłumaczenia. Pomimo pozbawienia go krwi oraz impulsów nerwowych, żyło własnym życiem. Jakby próbowało przeżyć.